pierwsze, jeżeli chodzi o podział pracy, mieliśmy coraz więcej klientów i coraz więcej pracowników. Realizowaliśmy też coraz to większe i trudniejsze projekty, które po prostu wymagały nowych kompetencji albo powodowały, że doba się zwyczajnie robiła za krótka i nie byłem w stanie być w dwóch miejscach w Polsce naraz. A z kolei kolejny punkt, czyli czas wdrażania nowych ludzi był bardzo długi. Nie wystarczyło dać ogłoszenie i bach, już ktoś skakuje i prowadzi duży projekt AsynteFirst, tylko trzeba było go po prostu wprowadzić, nauczyć rozwiązania, nauczyć metodyki, tak żebyśmy nie mieli z tego tytułu po prostu dużych kłopotów. Ostatnia sprawa, no, poczęliśmy partyzantkę w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, która sprowadzała się do tego, że właśnie sprzedaż była często angażowana w rozwiązywanie różnego rodzaju konfliktów powdrożeniowych, no i chcieliśmy się po prostu tego pozbyć. Stryk. Okej. Więc tak, upraszczając jakby całą naszą organizację, można powiedzieć, że jest to maszyna, która się składa z trzech elementów. Marketing w rozumieniu obszar, który ma, powiedziałbym, inspirować rynek, informować o tym, że istniejemy i co mamy do dyspozycji. Drugi obszar to jest sprzedaż, która ma zainteresowanemu klientowi wyjaśnić, jeżeli ma pytania oczywiście, czy nasze rozwiązanie faktycznie mu pomoże. Jeżeli tak, to doprowadzić do podpisania kontraktu. I trzeci punkt to jest dostarczanie, którego zadaniem jest spełnić wszystkie obietnice, które złożyła wcześniej sprzedaż. To się wydaje takie banalne, ale jak próbowaliśmy to pożenić z tematem ról, które są opisane w maszynie, no to trochę mi to nie pasowało. Więc postanowiłem, że najlepiej będzie, jak te wszystkie role, aktywności, które w naszej organizacji występują, rozpiszę na po prostu takie jakby punkty, wiersze i spróbujemy je połączyć sobie z poszczególnymi rolami, czyli określimy, kto tak naprawdę odpowiada za przyjęcie i wprowadzenie nowego zapytania do systemu, jeżeli tego się nie da oczywiście zautomatyzować. Kto będzie tak naprawdę robił prezentację dla klienta klasy Enterprise albo przygotowywał ofertę. No i z tego nam wyszła taka właśnie, można powiedzieć, takie coś, co przypisało nam, podzieliło tą naszą maszynę na poszczególne role z przypisanymi aktywnościami. Zaczynając to od lewej, za obszar marketingu można powiedzieć u nas odpowiada marketing manager, który ma swój oczywiście zespół i posiłkuje się outsourcingiem. Następnie, jeżeli trafia do nas zapytanie ofertowe od klienta, to można powiedzieć, przechodzi przez ręce kogoś, kto ocenia, do kogo to powinno trafić, którą ścieżkę powinno pójść. Dalej mamy business development managera, inside sales, project managera, aka project lidera, zespoły, które można powiedzieć dalej odpowiadają za dostarczenie tego, co project manager z klientem uzgadnia, i nasz dział rozwoju oprogramowania, którego zadaniem jest rozwój produktu, rozwój aplikacji, tworzenie rzeczy, które dzisiaj nie istnieją. Ja oczywiście mógłbym o tym opowiadać z 3 godziny, tylko nie mam tyle czasu i myślę, że nie o to chodzi. Jakie są skutki tego wprowadzenia takiego podejścia w naszej organizacji? Po pierwsze, wprowadzenie pewnych ról wspomagających odciążyło nam kluczowe osoby w danym obszarze. Po prostu zyskaliśmy capacity i czas. Dzięki czemu no po prostu można powiedzieć, jeżeli nadgodziny się zdarzają, no to są one taką decyzją po prostu. Wiemy, z czego to po prostu wynika, ale z drugiej strony możemy wyciągnąć z tego wnioski i na przyszłość taką rolę jakby odciążyć kolejnym, po prostu wyciągając z niej jakąś pulę zadań. Po drugie, łatwiej nam pozyskać pracowników, no z tego powodu, że po prostu zawężając zakres kompetencji, możemy też łatwiej sformułować ogłoszenie. Tak? Nie szukamy ludzi od wszystkiego, tylko od konkretnych rzeczy. Po trzecie i czwarte w zasadzie, wdrażając podział ról, możemy też zarządzać przez cyfry.
możemy oceniać, czy ktoś, czy dany kawałek maszyny działa prawidłowo, czy można powiedzieć zwalnia, czy powinniśmy wprowadzić tam jakieś zmiany, może kogoś przeszkolić albo wymienić, czy też jeżeli zdecydujemy się na wprowadzenie jakiegoś eksperymentu, jakiejś zmiany, czy ta zmiana wprowadzi nam, jak zadziała na plus, czy też na minus. Bez tego moim zdaniem jest wprowadzanie zmian jest czymś zupełnie, można powiedzieć, błądzeniem we mgle, więc jest to po prostu must have.